Widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy robić challenge, który będzie polegał na tym, że będziemy używać nowego systemu, czyli dokładnie rozszerzeń rzeczywistości. I wraz z levelą będziemy musieli wykonywać challenge, który będzie polegał na tym, że dane rozszerzenie będzie mówiło nam, co musimy robić w grze. I przy okazji wytłumaczymy wam, jak działa cały ten system. Oczywiście dodatkowo musimy wygrać dzisiejszą grę, chociaż spróbujemy. No i jak widzicie, dalej odkrywamy sobie nową mapę. I mam nadzieję, że pamiętaliście, żeby zostawić łapkę w górę. Ja wam też przypominam, żebyście subskrybowali nasz kanał. No i oczywiście wpisywali kod w sklepie Evela. A my sobie lecimy klimatycznie tak na zimę i mam nadzieję, że uda nam się jakiegoś fajnego PR-ka wylosować. Tutaj jeszcze nadmienię, że ten materiał powstał wraz ze współpracą z Epic Games i właśnie w dzisiejszym odcinku przedstawimy wam nowy system, jak on działa, a przy okazji zrobimy challenge. Ja już tutaj, Rafał, mam jedną broń, mam tutaj grzybki i musimy uważać, bo tam goście są, ale fajnie, bo mamy blisko strefę. Ja poleciałem na pojedynczy domek, bo słuchajcie, ogółem tak, jeśli chodzi o same rozszerzenia, pierwsze rozszerzenie powinno pojawić się wkrótce i słuchajcie, jeśli chcecie zobaczyć, kiedy ono się pojawi, naciskacie sobie tutaj Alt rozszerzenia. O właśnie, bo zobaczcie, mamy tutaj 31 sekund do pokazania się właśnie rozszerzenia i to, jakie ja rozszerzenie dostanę, no to będę musiał wykonywać. Czyli dajmy na to, jeśli mój pistolet będzie miał większy magazynek, będę mógł grać tylko i wyłącznie tym pistoletem aż do kolejnego rozszerzenia. Także tak to dzisiaj wszystko wygląda. Ewela, co tam już masz? Ja mam jedną broń na razie, staram się zbierać macy, bo tutaj będziemy tryhardować, żeby wygrać. Ja mam nadzieję, tak szczerze, że ja będę miała, wiesz, jakie rozszerzenie? Chciałabym bardzo to z lotnią, bo to mi się chyba najbardziej podoba, także mam nadzieję, że mi się to wylosuje. Ewela chce lotnika, ale jeszcze nie ma go odblokowanego, bo im więcej gramy, tym mamy większą szansę na odblokowanie kolejnych rozszerzeń, czyli jeszcze nie wszystkie mamy dostępne. Przynajmniej Ewela ma na pewno dużo mniej, bo ja grałem dużo więcej. Jeśli chodzi o moje rozszerzenia, wchodzę sobie tutaj w mapę, wchodzę w rozszerzenia i słuchajcie, tu mamy 4 kategorie oczywiście tych rozszerzeń i jak możecie zobaczyć, to są moje wszystkie odblokowane i być może w tym odcinku odblokuję jakieś dodatkowe. Zobaczmy, jakie ja mam rozszerzenie. Mamy pierwszy szturm, pierwszy nabój w magazynku karabinu szturmowego zadaje dodatkowe obrażenia i sobie chyba aktywuje. Czyli Ewela, dopóki nie pojawi się kolejne rozszerzenie, możesz strzelać tylko i wyłącznie tym pierwszym strzałem. Czyli za każdym razem musisz przeładować, a zobaczmy, jakie ja mam rozszerzenia. I tak, mam dokładnie to samo, co Ewela, czyli pierwszy szturm, czyli ten pierwszy nabój zadaje więcej oraz wypychacz pistoletów. Czyli wygląda na to, że jeśli ja wybiorę to, no to będę mógł grać tylko i wyłącznie pistoletem. I słuchajcie, jeśli wam się one nie podobają, to ja dla was tutaj pokażę, jak zalosować. Mamy tutaj losuj ponownie, przytrzymaj. Klikamy E i mamy kolejne właśnie rozszerzenia. Mam pies gończy, czyli po prostu będę mógł strzelać tylko i wyłącznie z karabinu wyborowego lub łuku i dzięki temu przeciwnicy zostaną zaznaczeni. Czyli ja wybieram tego psa gończy. A nie, wybrałem super doładowanie przez przypadek. Czyli ja wybrałem super doładowanie, które daje mi nielimitowane paliwo oraz pojazdy są bardziej wytrzymałe. Ewela, mój challenge polega na tym, że muszę być w pojeździe. Chodź do mnie. Także teraz idziemy przetestować nasze rozszerzenia. Rafał, czy ty w ogóle masz jakieś bronie albo, nie wiem, matce, cokolwiek, żebyśmy tutaj naszymi przeciwnikami wygrali? No właśnie, problem w tym, że ja mogę siedzieć tylko i wyłącznie w samochodzie jak na razie. Oczywiście kolejne rozszerzenia są już dostępne, ale ja pierwsze, co chcę zrobić, to na pewno znaleźć samochód, żeby wykonać ten pierwszy challenge. I Ewela, ty też będziesz musiała raz gdzieś tam trafić, zanim pokażemy wam kolejne. I słuchajcie, takich rozszerzeń mamy w grze 22. Im więcej gramy, tym więcej odblokowujemy i tych rozszerzeń będzie w grze coraz to coraz więcej, wraz prawdopodobnie z kolejnymi aktualizacjami. Ja mam dla ciebie, Rafał, też rybki, także mogę ci dać rybkę. I czy do samochodów się motory zaliczają? Nie zaliczają się pewnie. Właśnie, ja bym to sprawdził, bo tam było napisane, że pojawia... A widziałaś motor jakiś? Nie widziałam, ale tutaj nie ma na tej miejscówce. Właśnie, ej, coś się w ogóle pojawiło obok nas. Chodźmy tutaj na razie z boku. Ja w ogóle chyba proponuję wybrać kolejne rozszerzenie, bo zanim my znajdziemy samochód, to być może ten mecz już... O, w ogóle, co tutaj się stało? Chodźmy tutaj. O nie, Ewela, lepiej uciekaj, chodź tutaj do mnie. Ja wybieram kolejne rozszerzenie i mamy tak, łowcy medus, o, to jest coś nowego. Czyli jeśli to wybiorę, będę mógł łowić gdziekolwiek tylko chcę, więc biorę łowcę medus. I mój challenge polega na tym, że nie mogę mieć żadnych broni i tylko i wyłącznie łowić meduski. Zobaczmy, jakie ja mam rozszerzenie. Moje kolejne rozszerzenie to oszczędne karabiny. Bronie używające średnich nabojów mogą nie zużywać amunicji. I to jest mega fajne, także aktywujemy. Także ja sobie aktywowałam i tak szczerze dużo bardziej mi się podoba to niż to wcześniejsze rozszerzenie. Zobaczcie teraz, co ja robię. Słuchajcie, nałowię tego bardzo dużo i zróbmy tak, że ten każdy challenge, który mieliśmy wcześniej, dalej będzie aktualny w grze. Czyli ja mogę tutaj być oczywiście jeszcze w samochodzie. W ogóle wilki mnie tutaj gonią. Mam nadzieję, że dadzą mi spokój. I te meduski będziemy mogli mieć również przez cały meczek. I zobaczcie, gdy sobie tutaj będę łowił, to też za każdym razem dostanę meduzę. Ewela, możesz przyjść za mną? Dobrze, idę, próbowałam się pozbyć wilka. Okej, okay, gdzieś tutaj chodzimy pod lodowcem, mamy kolejne meduzy, ja ich na razie nałowię jak najwięcej. Ewela, weź tego wilka tutaj, bo on mnie dojeżdża, a ja nie mam broni. Czekaj, bo on się schował, on płynie na mnie.
On nurkować potrafi, Skuba, więc to jest jakiś wilk, nie wiem. Ja wyłowiłem już bardzo dużo meduz, wystarczy mi chyba tyle, ponieważ znowu mamy kolejne rozszerzenia i to jest przedostatnie rozszerzenie, bo jeszcze raz, w grze możemy odblokować czterokrotnie coś takiego, możemy losować, oczywiście właśnie, jeszcze możemy wylosować ponownie, jak mamy sztabki. Ja specjalnie, żeby wam pokazać, losuję tutaj jeszcze raz, proszę bardzo, i mamy tak, medyka oraz psa gończego. Pies gończy, wrogowie trafieni z karabinu wyborowego lub łuku są zaznaczani. Czyli dla mnie to rozszerzenie będzie challenge'em w ten sposób, że będę mógł używać tylko i wyłącznie karabinu oraz łuku, czyli muszę teraz to znaleźć. Odbieramy i będzie dobrze. Ja aktualnie zbieram macy, bo chyba Rafał zapomniał w ogóle o tym, a my też tutaj musimy wygrać. Nie zmieniam mojego rozszerzenia, tylko czekam na akcję, bo wtedy będzie ono najbardziej przydatne, gdy nie będę musiała po prostu przeładowywać. Ja dalej sobie łowię meduzy, ponieważ no to, co dostałem, jest chyba jednym z najlepszych rozszerzeń, czyli właśnie to łowienie meduzek, ponieważ mamy nielimitowaną liczbę życia, no nie? W sensie możemy łowić i łowić i łowić i łowić i łowić i to jest fajny pomysł na zero fragów challenge. Chyba tak to będziemy musieli zrobić. Dobra, ja dostaję teraz kolejne rozszerzenie, czyli tutaj podsumowując moje challenge, mogę mieć samochód, mogę łowić meduski oraz mogę mieć karabin i łuk, tylko na razie jeszcze nie mam nic. Ewela, czy ty masz kolejne rozszerzenie? Tak, mam dwa kolejne gotowe rozszerzenia i sobie sprawdźmy, co to jest. Mamy specjalista od łuków, łuki szybciej się napinają i przeładowują, a strzał przybywa... Goście! Właśnie widzę, mamy problem. Jak tam Ewela? Ja żyję, chodź za mną, chodź do góry tutaj, ja mam dużo leczenia. O, gość do mnie. Ja na razie uciekam, bo no nie mam nic, nie mam nic. Ewela, chodź, uciekaj, jakby co. Oni mi tutaj jakoś czymś na ten, dobra, ja padłam. Czyli Eweli już z nami nie ma, ale to nic, słuchajcie, ja tutaj teraz zrobię w ten sposób, że weźmiemy sobie tutaj tą skrzynkę i czy ja mogę tego używać? No nie mogę, ale zobaczmy, jakie mamy kolejne rzeczy. Mamy tak, oszczędne karabiny, broń używając średnich nabojów mogą nie używać, a dobra, czyli to rozszerzenie daje nam to, że mamy tak jakby darmowe strzały, ponieważ one nie będą, niektóre z nich nie będą zużywać amunicji, więc ja to zabieram i mogę mieć emeczkę, uleczmy się tutaj do fulla i lecimy po Ewela. No, ja próbowałam tutaj iść w twoją stronę, bo oni chyba cię tam szukali, myśleli, że tam gdzieś zostałeś, ale mnie zauważyli, także padłam już na amen. Ej, ja proponuję ci zrobić zero fragów challenge. To by było coś. No, wydaje mi się, że jest to dobry pomysł, tak naprawdę, ponieważ no mam tylko na razie ryby, ale jak znajdę karabin, no to oczywiście go ze sobą zabiorę i odrodzę Efele. Tylko no na razie nie mam żadnego karabinu. Nie bardzo coś jest na tym lodowcu. Ej, i to chyba jest teraz najlepszy sposób na zero fragów challenge. Właśnie z tym rozszerzeniem. No, to wygląda, że tak, bo to jest naprawdę mega OP. Słuchajcie, to były wszystkie cztery rozszerzenia, czyli cztery dostajemy na mecz. O, to chyba zużywa średnie naboje. Zabieram. Czyli słuchajcie, co dają nam te rozszerzenia? No, tak naprawdę ułatwiają nam grę. Oraz ta gra co mecz może wyglądać inaczej, ponieważ tych rozszerzeń jest bardzo dużo i te gry będą się od siebie różnić, bo na przykład teraz możemy sobie łowić meduski, w kolejnym meczu być może będziemy mogli rozkładać lotnie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście na moim głównym kanale jest dokładny poradnik, jakbyście chcieli zobaczyć od A do Z, o co chodzi. A my teraz przejdźmy do challenge'u i postarajmy się coś ugrać, ale w ogóle czy ja cię mogę jeszcze gdzieś odrodzić? W strefie jest tam na tym zamku, to jest zamek? Tak, to jest jakiś zamek, to jest zamek rzeczywistości, chyba tak to się nazywa. Tematycznie, a propos rozszerzeń. Ej, a właśnie, czy tutaj ktoś będzie? O, no i jest, no i mamy troszeczkę problem, ponieważ ktoś tu jest, ale... A on będzie odradzać, patrz, on czekał, żeby odrodzić. Ej, tak szczerze to myślałam, że ta broń nie ma lunety i jak pierwszy raz zbliżyłam, to się zdziwiłam. A jednak nie odradza. O, choinka. Nie wygląda to dobrze. Nie mamy matsów. W ogóle zobacz jeszcze, jak akurat strefa, także nie masz się gdzie kampić. Nie, chyba że pod lodowcem jakoś. Mi najbardziej zależy teraz na tym, żeby odrodzić Ewela, ale nie bardzo mam gdzie, jak na razie. Ej, w ogóle czekajcie. Czyli mamy tylko i wyłącznie tutaj. Okej, okay. No to nie wiem, czy Ewela jeszcze odrodza. Jak widzicie, Rafał tutaj ma blisko siebie zrzut. Mamy nadzieję, że uda mu się go otworzyć i że nikt nie znajdzie go tutaj. Ja bym, Rafał, uważał na tego gościa, co on był na tamtych budynkach tam. Okej, okay, uciekam. On na pewno będzie nie biegł za tą, tylko będzie czekał na zrzut, tak mi się wydaje. O, się odrodzili tam. W ogóle zobaczcie, jaka strefa jest malutka, już za chwilę będzie malutka. A jeszcze 11 osób i to jest dużo. Właśnie bardzo dużo osób, ale ja bym chciał odrodzić Ewelę, a nie bardzo właśnie mam jak to zrobić. Dobra, on będzie w tirze sobie siedział, więc ja go popykam. Patrzcie się na to. Tam jest dwójka jak coś. Tym czerwonym też ktoś jest, tak? Tak, tak, tak. Ej, ale dobrego skina wybrałeś, Rafał. Dobrego, chyba przewidziałeś, że tutaj właśnie będzie się strefa zamykała na zimowym, bo się zlewasz z tym śniegiem. Leży, mamy go. Mi się wydaje, że oni tutaj chyba rozszerzenie mieli do łuków. Ale zobacz, on jest oznaczony, tylko oni się teraz podniosą. Dobra, zostawimy ich na razie.
Wow, 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 tu jest zamach. Ło, teraz tutaj będą napierać na ciebie. Jeszcze jak zobaczyli... Ło, jeszcze sobie nogę złamałeś. Ale spokojnie, masz dużo ośmiorniczek. Patrz, 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 jakie tu jest miejsce. Ej, jakie tu jest świetne miejsce. I dzięki temu ja teraz sobie pójdę po prostu łowić i będę miał nielimitowane leczanko. Ej, w ogóle tutaj musimy zrobić chowanego też na tych miejscówkach, bo tutaj właśnie na tych lodowcach są takie dziurki różne, nie? I jakby tu niebieskie skiny były, to było normalnie hardkorowe. Ja przeszedłem tutaj do dołu, chciałbym wodę. Czy gdzieś tu jest woda? Tu mogą być. Właśnie to są chyba ci, co przyszli do mnie, wiesz? 6 ośmiorniczek ci zostało. Meduzek. To leczenie mam w miarę spoko, tylko z tymi macami troszeczkę jest źle. Ale zobaczcie, jak to właśnie ułatwia. Ja teraz powaliłem jedną osobę i miałem ją oznaczoną. Ej, nejdy. Nejdy, ale zauważyłeś, że teraz dużo osób, dzięki mi się wydaje temu rozszerzeniu, gra łukami. Tam śmierdzący łuk, tam znowu łuk. Ło. Ej, mam w ogóle na średnią ammo też pozwolenie. Czemu go nie mogę trafić? Bo zamiast z przodu jego, to celowałeś do tyłu. Bo ja nie wiem, jak latają te naboje, wiesz? I tu w tym jest problem. W ogóle ja bym zbierała na twoim miejscu te choinki, które jeszcze zostały, bo już ich mało zostało. A ty maców masz bardzo malutko. Maców mam mało, ale raczej tak tego... O, stówę dostał. Dobra, leży. Ktoś z łuku do ciebie, czy mi się wydaje? Chyba tak, właśnie stamtąd. Ajajaj, prawie dostał. No i nie mają innych broni? Nie mogę go dobić! Nie ma samo. Wiem, że nie ma mamo, ale potrzebuję tutaj... Ojojoj! Jak? Jest źle, jest bardzo źle. Jak ty żyjesz jeszcze? Dajcie mi tu rzeczy! Gdzieś moje rzeczy, no nie ma, dobra, uciekam! No nic, widzowie, nie udało się! Ale challenge zaliczony, my was tutaj oczywiście zapraszamy na pozostałe nasze filmy i do zobaczenia, na razie!